Cześć Piotr. Cześć Waczek. Zakładamy głowicę. Michał, podawaj po kolei. Ale co, to jest planowana jest, tak? Planowana, przygotowana. Zawody są dotarte, prowadnice się dostały, bo były dobre. Uszczelnienia też się dostały, bo były dobre. Michał, kolejna. Podawaj. A kto to planuje, takie głowice? Co? ZNMR? Nie, tam Macina Żelaznej chyba u nas w Słupsku, nie? Aha, gość, to jakaś rzemieślnicza firma. Robi, co? Tam, takie uszczelnienie chyba jakieś, nie wiadomo, jakie już... Słuchaj, to nie jest lot w kosmos, planowanie głowicy. Ja myślałem, że to musi być jakaś wielka maszyna do tego. No, jakiś tam magnes, pomijając fakt, że to musi być specjalista też, który się na tym zna, nie? No tak. Bo tobie by się nie opłacało. No, której strony dałeś? Bo tutaj by się nie opłacało kupować takiej maszyny tobie, nie? Nie, słuchaj. Nie trzeba mieć browaru, żeby się piwa napić. Nie, no tokarnia widzę stoi, ale nigdy nie toczycie, nie? Słuchaj, a co by ludzie na wsi powiedzieli? Że ja tu karni nie mam? Co, jak na kobie mogę lżeć, co to? Tam, jak moja ta pani mówiła? Co to by powiedzieli, że ona łazienki nie ma, a że nie czynna, to co innego? Aha. To każdą szpilkę się wkręca na olej silnikowy? Czy to jakiś inny jest olej? Słuchaj, dobrze jest na olej wkręcić, bo one wtedy lekko idą, jak troszkę oleju mają, nie? Aha, dobra. Ale to chodzi o ten sam koniec do kręcania, czy cały czas jest ciężko? Tak, jak idzie szpilka ciężko, no, leciutko no, to leciutko idzie. Michał, odstaw to na bok i słuchaj, chodź, dam ci praktykant. Jest wyróżnienie, jest na praktykant, to wyróżniony. Ale kiedyś tutaj była szkoła zawodowa u was dla techników? Nie, czy to Łojca? Jest kiedyś ze szkoły rolnicze miałem praktykantów. Ale tu u siebie? Co? Tu u siebie? No. Między innymi Przemek, pozdrowienia tam Przemka, prawda, jakiego odbywał. Ale to, kto, nie? To masz uprawnienia takie te? Czeladnicze? Nie, nie, to pali, trzeba być mistrzem chyba. Gdziekolwiek nie? Popadło. Aha. Nie, dziś chyba nie trzeba mieć mistrza, żeby dawać praktyki. Ja byłem na praktykach, chyba tam mistrza chyba nie miał. Michał, chodź tego Hazeta, weź mnie, ty będziesz dokręcał, my będziemy się za inną robotę. Weź to dokręć ty. Tak trochę z grubsza. Nie, tam Miłok jest czerwony. Ten, dawaj tego Miłokiego małego. To ci pokażę jak i podokręcaj wszystkie śruby. Słuchaj, Michał, stań tutaj. Śruby masz tu, popatrz. Weź to leciutko dociąg, minimalnie. Tu masz też śruby w tych dołach, widzisz? Tu. Popatrz. Tam. O, przekrzywiła się cała. Przekrzywiła się, tylko... Bo to trzeba na krzyż. Nie, to jest jakaś kolejna tu. Nie, to później będziemy dokręcać tam dokładnie, ale... A teraz na razie wstępnie. Poczekaj, siadła tam ładnie? Zobacz, czy tam ładnie siedzi. Metryk. Tak. Siedzi ładnie? No. Zobacz, tę stronę. A, tam jak 5 mm nie wyciągnie, to i tak będzie chodził. Dobra, Michał, dokręcaj te wszystkie śruby. Tylko słuchaj, trzeba to tu przykryć. Pokaż czymś zakryjemy, żeby coś nie wpadło. Można jakąś szmatę albo coś. Mateusz, daj takie szmaty. Albo to jest kolektor. Tu jest kolektor sądzy. Innej Boże, by jakaś taka śrubka albo nakrętka wpadła, to mogłaby albo dobre. Kamyczek. Kamyczek, to mogłoby narozrabiać fajnie. A był już taki przypadek u ciebie, że coś wpadło kiedyś i odpaliłeś się tutaj bum? Nie, wiesz jaki był przypadek? Kiedyś mieliśmy się czkadnie za 320, ona była służyła do cięcia słomy. No i coś się stało, że tam się koszy pourywały. No i zrobiliśmy taki poważniejszy remont w tej sieczkarni. Tak, i tam była wymiana wszystkie te uchwyty do kos. Tam założyliśmy chyba wtedy noże 4 i tak dalej. Tak, no naprawdę porządny remont był zrobiony. I taki był efekt, że dostał się młotek na podajniku. Był włączony, młotek poszedł i urwało kosy i mak wyrwało. No to ładnie. No ładnie. Cały remont to dał namadne. Gdzieś dostał się młotek na podajniku w środku. Mhm. I duży. No ale gdzie młotka nie posieka. Rozwaliło no żywcem. Urwało kosę. A tam tak się ustawiało, że kosa chodziła po stalnicy, była stalnica. I żeby ładnie fajnie cięło, żeby ona dobrze, to jak były kosy ostre i chodziły po stalnicy, no to ładnie to cięło. Mati. Co, no to nie zatkasz kolektora? Czyje to gacie, stary? Nie wiem, no leżały, no. Najlepsza by była koszulka, okay. Wiesz? No takie dobra, coś było pierwsze, ale to nie chcę pewnego dawać. Dobra, kolektor upchany. Michał, możesz tu zakręcać. Weź tu trochę łupkać. Co chcesz? Ładne spodnie są. Co? Ładne spodnie. Twoje? Czyje to? Nie, nie. Czy twoje dziewczyny? Prędzej twoje, wiesz? Nie, to chyba szczęście. Tak, mówię ci Maciek, to trzeba tych praktykantów uczyć. Człowiek musi się tyle nadrobować, nadwolić, no. Natrafić się. Co? No, nie, no. Dobra, Michał, dokręcaj, patrz, tu masz sześć, popatrz. Tu masz sześć śrub po kolei.
Tu jest 7, ten rząd i później z tamtej strony masz. Zobacz. Chodź, pokażę ci gdzie. I dokręć się leciutko. No tutaj są. A później będziemy dokręcać tam. Z tamtej strony masz, widzisz? Tu jest rząd. Tam jest 6. Tu w tych dołach też masz 6. I tu jest po 7. Poprzykręcaj je tak z grubsza wszystkie, aby tylko dociągnęły lepiej. 150? Pierwsze 150. To jest newtonów na metr, tak? No. Newta. Ale to trzeba później dokręcić za jakiś czas? Wypadałoby. Moim zdaniem to wypadałoby dokręcić. Ale to po jakim czasie pracy silnika? Od środka na boki. No, najlepiej, żeby zrobił 20 godzin dokręcić, ale weź to tutaj, rozbierz to wszystko, nie? A, bo to trzeba było kupę roboty znowu poświęcić. No, to było. No, ale w fabryce jak docierają, to oni tak to robią? Nie, gdzie tam, kto tam się to rozbiera. Dokręcają odpowiednim momentem i tyle. Czekaj, teraz ta. Tutaj. A, to on po prostu przeskakuje, jak już jest za dużo, tak? I dalej nie pociągniesz. Czy pociągnie dalej jeszcze? Nie, no my przeskoczymy, to masz te 150 juta w tej chwili, nie? O, dobra. Dobra. Od środka na boki, nie? Powinno się... A długi ten klucz jest. Ten rząd teraz dokończymy. Długi, żeby było tym ciągnąć. Powinno się za 100 dokładnie, ale... Ale te 150 newtonów to jest według jakiejś książki, czy to tak ze wszystkich jest mniej więcej jest tak samo? Nie, każdy ciągnik ma określone dociągnięcia, nie? Dokładnie, niektóre na przykład mają na newtonometry i później jeszcze na kąty. Zależy jaki ciągnik, nie? Mhm. No tak, jakby były te śruby bez oleju, to by mogło oszukać, nie? No by oszukało, to... Bo było duże tarcie, ona wcale nie była dokręcona. Ale ten olej też nie, nie spowoduje, że się wykręcą, nie? Nie. One są kołnierzowe, te śruby kołnierzowe. Ten, to... One się dociągają kołnierzem, dobrze trzymają, nie? Mhm. I tu są, o dziwo, śruby... Te były? Te były, to teraz końcowe ostatnie. Z grubą gwintem, nie? Stosunkowo. Tak, one zaś są 14 z normalnym gwintem. Znaczy duży skok mają. No, duży skok. No i łepek na 16, nie? Malutki łepek, ale za to wysoki łepek tutaj jest. Dosyć. Że nie omsknie. No to są twarde śruby, to raczej nie omskną. No nie. Więc gdyby się... Urwała śruba. Dobra. Okej, dobra, podnosimy poprzeczkę. A to trzeba na dwa razy dociągać? Pewnie. Początek. No to nawet nie działałem, to już na gotowo było. Nie. To finalnie na ile ma być? 200 newta. To już teraz ostatnie dokręcenie. Nie, 220 dokręcimy. A ten? Teraz na 200. No. A to dzięki... Ten klucz ponoć jest, nie wiem, pewnie ludzie tam się znają, bardzo dobry, że on, bo większość kluczy, jak ustawiasz moc, to powinno później się wykręcić go, żeby on nie był niby naprężony. A ten jest taki, że ustawiasz i on podobnie skorzystaje i cały czas może być po prostu ustawiony, bo te klucze, które się dokręca, powinno się później po dokręcaniu poluźnić, nie? Bo są takie, że dokręcasz, czy sprężynę jakąś dokręcasz. A no, to jakoś inaczej odbywa to. Ja widziałem kiedyś klucz, że była normalnie strzałka, on się wyginał po prostu. No to takie też były. Ale to mówisz chyba jeszcze, jak miałeś praktykę w MZK. No takie widziałem i tak myślałem, że to jest do dziś zrobione. Nie. Ja wiem, że to są inne klucze, że strzymasz sprzęgło i możesz dookoła wtedy kręcić, musisz go zdjąć i sprzęgło zapisz. Tak? Tak. Żeby skoczy, tak? Tak, on wyskakuje. Dokręcasz go na ten ustawiony, sprzęgło go odpina. I trzeba zdjąć klucz i sprzęgło zapiąć z powrotem. To ono samo skakuje, ale jest na sprzęgle normalnie, że możesz dookoła wskazać i on przeskakuje jak robotka.
A też są takie, że pan ustawia elektronicznie, nie? I on dociąga. Maciej, wlałeś totli? Tak, ale co, sam dociąga? Ale słuchaj. Znaczy inaczej, ustawia pan. Normalnie ma wyświetlać, czy ustawiasz na wyświetlaczu, nie? No wtedy te może. Te były. Wtedy nie ma stuknięcia, tylko jest może jakiś pik. Chyba tak, bo on też sobie piszczy, właśnie nie wiem. Czekaj, bo gadulstwo gorsze od pijaństwa. Nie, bo zapomniałem jakieś szpilki. No właśnie, chociaż... które domnąć. Ale tutaj, jak się dokręcasz trzy razy, to raczej, jakby się któreś przeoczyło. Nie. Ja ciągnę. Powinno się tu, a ja ciągnę po dwie. Przeważnie, na jednej stronie, dwie na drugiej. Grędzie, nie? Ile ci pamiętasz? Co? Sprawdzić ci, ile ci pamiętasz? No to sprawdź. To muszę pójść po książkę. Dobra. To tu zabory, zabory też były robione? Zabory były zrobione, dotarte, ale prowadnice się dostały i uszczelniacze też się dostały, wiesz? Wstrzykiwacze są w porządku, dzięki Łukaszowi, że sprawdził właśnie. Ty idę po książkę, zobacz ile jest. Te były, tak? Ja naprawdę nie wiem. Te były, bo teraz te w dole, to teraz te. Dobra. I tu się dostaną dwa rzędy, czekaj, a tutaj jeszcze są trzy, tak? No to ta uszczelka tam lekko nie ma, jak jest tak zniesiona. No. Nie ma, że widzisz. Ona jest sprasowana wręcz. No. Nie wiem, nie pytałem, czy ta głowica była krzywa, bo wczoraj odbierałem, czy nie była krzywa. Bo tamta, w tamtym kiesie poprzednim, co robiłem, to była lekko krzywa. Ale ona się krzywi na skutek tego, że co, szpilki są niedokręcone, no, czy co? Nie. Takie to chyba były, tak? To ten ostatni, to ten ostatni. Bo je raczej się przy dokręcaniu nie skrzywi. Jakby... Daj. Silniki dużo. Temperatura je wykrzywia. 201. 210. 201. Jak 201? Klucz pęk. Dobra. Na sadkach, ale w kiepskiej jakości jakaś była. 16 Mateusz. Jakiś tam lipa. Trzeba szukać 16. Worel. Na sadki. 201 Nm. A, tu jest wszystko napisane. Tak. No to jak mamy teraz 200, to jeszcze jeden, ale tam się chyba tak dokładnie nie ustawia. Nie, więcej wykręcimy. Książkowo tu mamy podane. O. Dobra. Wtedy trzeba już 16 nowe. Słuchaj, ciebie wyprawimy u mnie. Dobra. Jesteś pełno kolorową? Maskę hełdomaną. Nie wiem, złapałem jakąś tamtą do łapy. Czekaj, gdzie my byśmy byli jeszcze do ostatnio? Tu gdzieś, na tej się chyba to wyłożyła się. Dobra. Kolejne. O cholera. Chyba trochę. Może klucz się zepsuł. A do ilu ten klucz jest w ogóle? Do 300? On się wysuwa jeszcze? Ponad 300 newtonów. A on się wysuwa tam jeszcze jakiś teleskop, czy już nie ma nic tam? Nie ma. I teleskopu to nie ma. To nie ładowarka. Nie, bo niektóre klucze są teleskopowe. A tu widzę, są jakieś nowe korki, to się zakłada zawsze nowe? Nie, to umyte są. To są te zaślepki. Tak umyte? No, one są pewnie ze stalni odzewnej. No ale to się je wyciąga, czy one były tutaj? Nie, nie. Nie, bo wyglądają jak nowki. Aż niewiarygodne. Wyglądają, bo te kolenie są nowe. Bo oni jak tam szlifują, to oni ją myją, czy to ty myjesz? Nie, oni myją. Ale swoimi jakimiś środkami, tak? Mają pewnie jakąś dobrą myjkę. A, nie wiem, myślałem, że jakąś chemią. Nie wiem dokładnie, pewnie chemię też jakąś używają.
Czekaj, to teraz ten rząd, tak? Bo tych zaślepek się nie wyciąga. Nie. To jest, zaślepki to są, one są, tak, raz to chyba w procesie produkcyjnym, a dwa, jak w 60-tkach, no to działały, jak ktoś wody nie spuścił, to zaślepki powywalało, nie? A i nie rozsadziło. No i nie rozsadziło, nie? No to by spiecznić. Nie, z bloku wywaliło zaślepki. Ten teraz, tak? Czyli będziemy mieli górne obydwa. No ale wtedy w agromie bez problemu zaślepki można kupić. W agromie tak. Do 60-tki, do 80-tki. No tak. Dobra. To teraz te. Okay. Kuziła. Dobra. Teraz te. Dobra, tu które mieliśmy? Dolne były, to teraz górne. Tam były dolne trzy rzędy tu, trzy rzędy tu. Bo to powinna być druga osoba konkurująca, mieć flamaster i kropki kolorowe różne stawiać przy każdym dokręcaniu. Wszystkie kolory tękle. Były to? No tak. Wtedy byś na pewno nie zapomniał do niej dokręcić. Chociaż jakbyś jedną ominął, to coś by się stało? Chyba nie. Chociażby mogło być. No na pewno po jakimś czasie by nawaliło. Po to są wszystkie, żeby trzymały wszystkie, nie? Powiem ci, że 80, kiedyś w 120 miałem słabą szpilkę, ten blok był uszkodzony. A jej nie dokręcałeś po prostu zbyt mocno. Tak, nie była dokręcana zbyt mocno i zawsze w tym miejscu wypalało uszczelkę. A to też mój błąd, byłem młody jeszcze i robiliśmy 120. Wykręciła się szpilka i w szpilkę nalało się chyba oleju, zdaje się, albo wody. No i później kręcaliśmy szpilkę, jest tak młody głupi, a nie było, woda nie wyszła i rozerwało blok. Bo takie powstało ciśnienie potężne, że blok u dołu tutaj pękł. No nie, i już później ta szpilka nigdy tak dobrze nie trzymała, nie? Była nagwintowana grubsza, bo to do dołem rozerwało. Ta maleńka ilość wody rozerwała? Rozerwała. Rozerwała blok, to był rozerwany blok bodajże od strony prawej, woda się dostała, powstało tak duże ciśnienie i rozerwało w miejscu szpilkę, tutaj gdzie w miejscu olejowym, nie? Czyli od po prostu strony... dokąd szpilka do końca nie dochodziła, tylko trochę wody było. Dostało wody. Pół kieliszka dosłownie. No pewnie musiało być się, tam pół kieliszka, tam było tak na parstek w sumie. Także trzeba bardzo uważać i przy dokręcaniu trzeba pamiętać o tym, żeby nie dostała się woda albo jakiś płyn w szpilkach, bo to wiesz, chaotycznie się rozbiera, bo rozerwie, potrafi rozerwać. Taka malutka ilość nawet. Tak, no bo to, słuchaj, jeżeli dokręcasz na 200 Nm, tam chyba były bodajże też 14 szpilki, drobno dwoiste, to wiesz, jakie tam ciśnienie powstaje? No bo tam nie miało gdzie to ciśnienie lodu ujść, no nie? Miało gdzie ujść to ciśnienie. Teraz już nie pamiętam, czy to była woda, czy olej tam. No pewnie woda, bo olej nie wiem, nawet. Coś jedno potrafi się wycofać, teraz nie wiem, czy woda, czy olej. W każdym razie, co by nie było, to jakikolwiek płyn, to trzeba go wydmuchać, żeby... Tam się wcale go nie było, bo jak będzie to... No to przez to, że tutaj taki paradoks, im woda jest bardziej zimna, czyli przy zamarzaniu zwiększa swoją objętość, jako jedna z nielicznych substancji. I przez to kupę silników jest popsutych. Dużo idzie. Dobra. To co, jeszcze zwiększymy moc. Ciekawe, jaką mają wytrzymałość te szpilki. Chyba się nie wyrwą, nie? Nie zdarzyło się, nie? Żeby pękła szpilka przy dokręcaniu. Zdarzy się. Powinno się zakładać nowe. Aha. No pewnie do takiego... Fachowcy jak robią, to zakładają kartozowo nowe. A ten silnik jest pierwszy raz rozbierany, to zostawimy na stary. Wiesz, nowe szpilki to masz, to ciągniesz w miarę na pewniaka, nie? No ale to chyba bardziej chodzi o gwint. Czy w ogóle o szpilkę, że może... No ona może być trochę wyciągnięta, nie? Wiesz, jeśli pracowała ileś lat była, to... A no to tak, że to się wszystko być, rozgrzewa i się powiększa i... Słuchaj, jeśli zrobisz wszystko w miarę dobrze, jeżeli się, no jak jest potrzeba i blok planujesz i głowicę i założysz nowe szpilki, to musi chodzić, nie? Chociaż... Ci co demontują, to wiedzą, że jest coś takiego jak złośliwość przedmiotów martwych. Wszystko robi się bardzo dobrze, a i tak często nie wiadomo czemu jest jakaś zagadka,
tutaj po prostu, jak ktoś się uweźmie, niby wiesz, jak to zrobić. Należy. Niby wszystko robić poprawnie, a cholera i tak się nie uda. Ale jeszcze jest takie pytanie, czy te nowe szpilki, czy one nie odbiegają jakością od tych fabrycznych? No czekaj, czekaj, bo mi zagadujesz, to nie wiem, które były. Czekaj. Te są. Jeszcze. Te są. Czekaj, bo żeby... No. Słuchaj, jeśli kupisz z oryginału... A, to są oryginały. No są. Dobra. Przez ciebie jedną śrubę nie dokręcimy wcale i będzie tak. Co? I znowu będzie do roboty za jakiś czas. Dobra. To teraz tak, tu góra. No, że to 30 lat wytrzymała ta, ta uszczelka, to, to rzadka robota jest, nie? Myślę, że ja mam go 10 lat, to ja tego nigdy, nie, 12 to nigdy nie zmieniałem, a teraz zaczęło się trzącić. Te były, nie? Trudne. No, te były trudne. To nigdy nic nie robiłem, nie? Mhm. Zaczęło się sączyć, tam trochę płyn wyrostał, taki ciągnik, ten silnik uciapany tu z tej strony od pompy. Wziąć, wymienić i będzie od nowa na lata, nie? Nie no, tym bardziej teraz jak jeszcze na spokojnie, nie ma ciśnienia, w polu się nie jedzie. I nie ma właśnie ciśnienia. Innych robót polowych. To można na spokojnie, bez pośpiechu, wszystko pozamawiać, pokupować. No pośpiech nie jest dobrym sojusznikiem, jeżeli to się to robi. No tak, na spokojnie wszystko umyć, zawieźć do serwisu. No ale jak ona tak podciekała i byś tylko dokręcił wszystkie szpilki, też by mogło się nie, trochę uspokoić. Nie, już uszkodzona. A, to już ona jest uszkodzona. Nie, no płyn jak wycieka, to jeszcze nie jest przepalona. Nie, no tutaj... Tu się nie przedostawał płyn do kompresji, kondycjonerzy, nie? Tutaj z niego, co ją wywalało płyn chyba bokiem, tak na uszczelce. No, na uszczelce bokiem przyszedł. Wychodził jakby, wychodził nie do środka, tylko do zewnątrz wychodził. Mm-hmm. Ale on nie był wydmuchiwany kompresją. Po prostu sam sobie ciekł. No sączył się tak. No, to jest samo dokręcenie głowicy na starej uszczelce by też mogło załatwić sprawę. Nie, to by załatwić starą uszczelkę. Nie? Nie. Zniszczy stara uszczelka, jak ona pewnie już ma ubytki. To co ci dociśnie? Jeżeli no pewnie gdzieś porobiła się cieńka. Takie patrz, czy wszystkie po kolei jadę. Lepiej 5 razy sprawdzić, niż jadę raz później ten. To już ostatecznie, ostatnie dokręcenie jest? No chyba by było ostatnie. Takie te były i te 6 było. To teraz te. Dobra, głodne. Góra. No ja tą stronę mogę asekurować, mogę na przykład trzymać je tutaj palcem, że ta była. Dobra, to trzymaj. Chociaż będziemy mieli tyle pewności. Dobra. Dobra. To teraz będzie ta głodne. Druga osoba powinna tamte trzymać. Teraz kręcimy dolne. Ale Sylwester niestety dzisiaj strajkuje. Nie, inną robotę. Po plaży jeździ ciągnikiem. Nie. To czekaj, tutaj był teraz, tak? Dzisiaj przy budowie robi. Robię na budowie. Krokwie fryzuje. Nie, malują teraz. Malują, dół, góra. Ale to już na jakiś kolor? Nie, podkładam. A, to też efekt jest niezbyt ciekawy. W zasadzie się nic nie zmienia. Góra. Góra. Ale cało, po całej długości. Nie, no malują tylko to, co całość wystawi. Czekaj, tu góra była, tak? No trzymam, że była. Dobra, to teraz dół. Dół i tam dół. Dół. I góra. No i tu już jest koniec z tej strony. Na ile masz na 210? Mateusz, to tajemnica tym razem. Tajemnica. Równie. Dobra. Dobra, bez tego jeszcze raz sprawdzamy, ostatni raz. Ale już wszystkie teraz, tak? Tak.
na ten samo uciągnięcie. Ale jeszcze troszeczkę widzę i idzie. Jeszcze troszeczkę widzisz liną. Ale to już dzisiaj będziesz zabudowywał resztę? Tak. No nie, jeżeli by tak stał, to by można było za dwa dni jeszcze podokręcać. To by się też ułożyło, samo nawet od stania. Ja nie wiem, czy w którejś chwili się spotkałem z książką serwisową, że ten, że zaleca się dokręcenie i zostawienie go na kilka godzin. No tak, bo to cały czas się układa, nie? I dopiero wtedy końcowe wyciągnięcie. Dobra. No wiesz, najlepiej było odpalić i zgasić wystudzenie. No to oryginalna książka mamy, serwisowa, tak? Tak. I cała instrukcja naprawdę. Fabryczna. Wszystko jest w tej zasadzie. Mhm. No na taki duży ciągnik to książka bardzo ci nie podoba. Od Bizona to ma chyba z 500 stron. Ta ma 130. A, bo ona ma bardzo cieniutkie też kartki. 133. Mhm. Będzie ci jeszcze raz zachęci. To się nie da, bo musisz pyski wsadzić, nie? A, no to nie. Dobra, właśnie trzymaj tu, że tu jest dokręcone. Dobra. Ale to też jest, widzę, dobra rozgrzewka taka, nie? Tak. Ktoś ostatnio pytał, że tu wszyscy porozbierani chodzą, bo było faktycznie wtedy ciepło. Było ciepło. Nawet miałem mówić, że już wiosna przyszła, kurtki zrzucono. Dzisiaj niestety wróciła zima. Czekaj, to teraz też zostało. Ja tam nie pilnuję, ja pilnuję tylko te. Nie będę brał na siebie odpowiedzialności tak poważnej sprawy. Najlepiej. Komu nie brać odpowiedzialności? Ja tylko trzymam tej strony, a tam nie wiem, co tam się dzieje. To musiał drugą ręką tam trzymać. Dobra. Te były. Dwa. Te są. Te też. Czyli tu. Tu teraz to, tak? Za każdym razem jeszcze trochę idzie. Idzie. Dobra, trzymaj na tych. To tu się zostało. 4 i tam 4. Dwa. Nie no, bez tego klucza to by tego w ogóle nie przykręcił. Jakby to miał przykręcić. Przykręciłbyś, ale byś nie wiedział na jaką siłę, nie? No ale albo by się szpilki pourywały, albo by były do kitu poprzykręcane. Albo gwinty w bloku powyrywane. No tak. Dobra, głowica zakręcona.